Moi kochani, chciałbym poruszyć taki, wydawałoby się, bardzo trudny temat, jak chociażby oszczędność. Ludzie oszczędzają pieniądze, to znaczy nie wydają pieniędzy, bo może ich zabraknąć. Ludzie oszczędzają pieniądze, to znaczy kupują to, co jest tańsze, słabszej jakości, lub jeszcze lepiej, nie kupują w ogóle, ponieważ pieniądze trzeba oszczędzać. Nauczyli się od dziecka, że pieniądze trzeba oszczędzać. I to jest, uważam, podstawowy błąd, gdyż oszczędzanie polega na tym, że ja odkładam grosz do grosza w jakimś celu, żeby na przykład zbieram, oszczędzanie ma być zbieraniem pieniędzy na jakiś cel. Na przykład planuję sobie wyjazd do Tunezji, powiedzmy. I oszczędzam, czyli zbieram na ten cel pieniądze. Natomiast to, co większość ludzi uważa za oszczędzanie, wcale oszczędzaniem nie jest. Jest to biedowanie, jest to życie w przekonaniu, że jestem biedny, że mnie nie stać, że nigdy się nie dorobię, że nigdy nie będę miał pieniędzy, że ja, mnie się to nie należy. I takie różne teksty, które są związane z biedowaniem, a biedowanie, które zazwyczaj wyssaliśmy z mlekiem babki, która nam mleko podawała przez butelkę, butelką podawała mleko przygotowane przez babkę. Mleko od krowy, ale przez babkę przygotowane, żeby nie było wątpliwości, że nie chodzi mi o babkę, tylko jak babka nas karmiła mlekiem, to jednocześnie nam sączyła swoje prawdy o życiu, że pieniądze to trzeba oszczędzać, czyli że nie wolno ich wydawać, masz je wrzucić do skarbonki. I jak wrzucałeś do skarbonki, to miałeś poczucie, że one są stracone raz na zawsze. Gdyż potem się okazywało, że niezależnie ile wrzuciłeś do skarbonki, oszczędzając i tak naprawdę biedując, to ta skarbonka i tak była pusta. Jak ktoś miał inaczej, to najwyraźniej ktoś z rodziny mu dokładał do skarbonki, ale to jest przypadek 1 na 100. I normalnie to wyciągają, jak człowiek nie widzi, to wyciągną, bo my oszczędzamy, my biedujemy, a oni potem z tego korzystają. Pamiętaj, jeżeli ty biedujesz, to inni z tego korzystają, a ty z tego nic nie będziesz miał. O, kropka.